Wszystko we wszechświecie jest połączone niewidzialną nicią wibracji. Ja i Ty jesteśmy połączeni. Jeżeli przez swoje myśli umiejętnie wprowadzisz się w stan pozytywnych emocji, zaczynasz świadomie działać, co podnosi Twoje wibracje. Przez sposób w jaki myślimy, odczuwamy i działamy, Możemy wnieść wiele dobrego nie tylko do najbliższego otoczenia, ale też do zbiorowej świadomości. Wysokie wibracje przyciągają więcej pozytywnych zdarzeń do Twojego życia. Dlatego dziś zadbajmy wspólnie o to, aby podnieść poziom Twoich wibracji. Słuchasz podcastu Wysokie Wibracje, prowadzonego przez Sylwię Sikorską i Honoratę Lubiszewską. Będzie nam miło, jeśli ocenisz ten podcast i zasubskrybujesz go lub udostępnisz. Twój wkład pomaga nam rozwijać ten program i docierać do jeszcze szerszego grona osób, które powinny usłyszeć ten przekaz. Dzisiejszy odcinek jest tym, z tego co wiem... I czytałam w Waszych komentarzach, tym długo wyczekiwanym przez wiele osób, bo w nim poruszę temat aniołów i tego, jak te anioły pomagają i Tobie, i mnie w naszym codziennym życiu. Na podstawie przesłań istot z szóstego wymiaru Ra, postaram się uzupełnić Twoje rozumienie i Twoją wiedzę na temat aniołów, a tym samym dać Ci też. Szersze rozumienie tego, czym istoty anielskie są i jak działają. I proszę cię, pamiętaj, że wszystko to, co będę mówiła, może być dla ciebie prawdziwe i adekwatne, ale nie musi, na podstawie tego, w co wierzysz. I właśnie po to tutaj jesteś, aby poszerzać swoją świadomość i wybierać dla siebie to, co czujesz. To, co czujesz, że jest dla ciebie ważne. Na ten moment Twojego rozwoju. Moja sugestia jest też taka, podobnie jak w poprzednim odcinku, abyś najpierw wysłuchała i wysłuchał 41. odcinka podcastu Wysokich Wibracji, w którym wyjaśniam więcej o siedmiu gęstościach świadomości. On był niejako takim wprowadzeniem do kolejnych odcinków, ale też dla nas osobiście, dla mnie i dla Sylwii. Takim otwarciem nowego etapu podcastu Wysokie Wibracje, bo dzięki temu dałyśmy sobie przyzwolenie na poruszanie głębszych tematów z zakresu wielowymiarowej duchowości, w tym także tematów metafizycznych czy mistycznych, które są w naszym ludzkim świecie wciąż poza rozumieniem naszego umysłu, jednak są bardzo blisko naszego czucia, naszego, czyli osób. Wysoko wrażliwych i mocno empatycznych. Kiedy siadałam do rozpisywania sobie punktów dzisiejszego odcinka i robiłam to z pomocą Sylwii, to obydwie zgodnie stwierdziłyśmy, że chcemy, aby to był dla Ciebie przede wszystkim użyteczny przekaz, który pomoże Ci zrozumieć, jak korzystać z mocy Twoich aniołów. I choć na początku rozpisywałyśmy sobie więcej szczegółów, to ostatecznie po takim ponownym, Przystąpieniu do tworzenia tego odcinka, wyraźnie poczułyśmy, że wiele z tych rzeczy jest zbędna i nie wniesie niczego nowego w Twoje życie. A tu chodzi o to, aby ten podcast przede wszystkim wspierał Cię w zmianie i w Twoim rozwoju duchowym. My od dawna już wiemy, jak wspierającym i uzdrawiającym jest korzystanie ze wsparcia aniołów, ale też. Nie od początku wiedziałyśmy, jak z tego dobrze i poprawnie korzystać. Dopiero z czasem przyszło to rozumienie, a nawet po prostu bardziej czucie. Ale zanim do tego przejdę, to chcę przedstawić Ci takie punkty, przez które dzisiaj przejdę. Zacznę oczywiście od tego, czym są anioły i co to znaczy, że pomagają nam one w rozwoju duchowym. Później powiem chwilę o legendach, o mitach, ale też rozwieję niektóre z tych mitów, mówiąc o tym, jak anioły wspierają nas ludzi. Odpowiem też na pytanie, czy i jak anioły walczą z demonami. W dalszej części sama i sam odpowiesz sobie na pytanie, czy jesteś ludzkim aniołem. Ponadto, wszystko dowiesz się, jak korzystać ze wsparcia aniołów na co dzień. I podam ci parę naszych przykładów z życia, kiedy wyraźnie czułyśmy to wsparcie. Dodatkowym punktem będzie powiedzenie chwilę o kartach anielskich. Nie żadnych konkretnych kartach, po prostu o różnych kartach, bo wiem, że wiele osób z takich korzysta. My same zresztą też. To co? Wchodzisz w to ze mną? Pamiętaj, proszę, że Twój umysł będzie miał tendencję, bo tak jesteśmy obecnie skonstruowani. Do wkładania wszystkiego tego, o czym będę mówiła w taką linearną formę, czyli będziesz szukała i szukał tej nieokreślonej i odległej przyszłości lub też nieznanej i odległej przestrzeni. Natomiast nie zapominaj, proszę, że wiele z tych rzeczy dzieje się w tu i teraz. Nawet jeśli poza zasięgiem Twojego wzroku, to na pewno w zasięgu Twojego intuicyjnego czucia, i odbioru. Dlaczego tak się dzieje? Jak mówiłam w 41 odcinku, jesteś wszechświatem, żyjesz we wszechświecie i masz w sobie ogrom wszechświatów. Jesteśmy jednością złożoną z nieskończoności, która non-stop się rozwija i ewoluuje. Anioły nie są wcale tak odległe od nas, jak w wielu przypadkach może nam się wydawać. Czym są anioły? Po przejrzeniu różnych przypowieści z Biblii, czy po wysłuchaniu przesłań Ra, ale też po obejrzeniu i wysłuchaniu, czy przeczytaniu różnych innych materiałów, które możesz sama znaleźć w internecie, czy też na półkach księgarni, łatwo wszyscy możemy wywnioskować, że anioły to duchowe byty, duchowe istoty. A skoro duchowe to właśnie poza zasięgiem ludzkiego widzenia oczami. I choć wielu twórców na przestrzeni wieków próbowało ubrać anioły w jakąś formę, dziś znaną nam skrzydlatą ludzką postać, kobiecą lub męską, w białych szatach, to jednak nie możemy zapominać, że wszystkie te obrazy są jedynie ilustracją archetypu. Okej, okay, być może, Widzianego wiele milionów lat temu, może gdzieś w starożytnym Egipcie, jednak większej zbiorowości, nieznanemu i niewidzialnemu. Mimo to, coś jednak sprawia, że wielu z nas mocniej wierzy w anioły niż w samego Boga. Dlaczego tak się dzieje? Może dlatego, że właśnie intuicyjnie czujemy ich obecność lub wiemy, że sami jesteśmy aniołami w ludzkiej skórze. Na to pytanie sama odpowiesz sobie dziś, na koniec tego odcinka. Tymczasem idziemy dalej. Z szóstej, dwunastej albo trzydziestej szóstej sesji przesłań odra możemy wywnioskować, że anioł to dusza, która osiągnęła poziom od późnej czwartej po szóstą gęstość świadomości, czyli po prostu, zamiast ludzkiego chemicznego ciała, objawia się przez ciało elektromagnetyczne, inaczej mówiąc, przez światło. To wyjaśnia nam wiele na temat tego, jak wygląda Anioł. To, co dziś oglądamy na obrazach, jako biała postać ze skrzydłami, to świetlista istota, która wybrała drogę służenia innym, a tym samym podnoszenia swojej świadomości. W imię kroczenia ścieżką dodatniej polaryzacji. Jak już wiesz z poprzednich odcinków wysokich wibracji, każda dusza wybiera pomiędzy ścieżką światła a ścieżką mroku. Niemniej, to, co może być niejasne dla wielu osób, to to, że każda ścieżka ostatecznie służy tak czy inaczej naszemu rozwojowi. Bez względu na to, co wybieramy dziś w naszym życiu. Twoja i moja dusza i tak się rozwijają. Nawet jeśli jakiejś duszy uda się być taką mocno zobowiązaną wobec mroku, to i tak ostatecznie w dalszych gęstościach świadomości ta ciemność czy ten mrok nie wygra z harmonią miłości i światła. Ten rozwój duszy tutaj w tym świecie zapewniamy sobie przez kontrasty czy też dualizm który w naszej gęstości trzeciej ziemskiej przeważa. Tym samym serwujemy sobie możliwość wyboru tego, jaką wibracją pokierujemy się w każdej chwili, w każdej sekundzie, czy tą płynącą z poziomu światła, czy też mroku. I to podsumowując, można powiedzieć, że anioły to są dusze albo też zbiory dusz, które w swojej świadomości kierują się ścieżką światła i miłości, służąc innym, a tym samym też rozwijając przez to siebie. Dlaczego zbiory dusz? Dlatego, że jak mówi Ra, w wyższych poziomach świadomości te pojedyncze jednostki, pojedyncze dusze, które współdzieliły miłość z innymi duszami od początku swojego istnienia, łączą się w zbiory, wymieniające się informacjami i mądrością. Przez połączenie telepatyczne. I tutaj przychodzi nam odpowiedź na pytanie: jak to możliwe, że jeden anioł może być w wielu miejscach naraz? Oraz widzimy przez to, że tak naprawdę nigdy nie tracimy ludzi, z którymi się tutaj spotykamy i których kochamy, bo zawsze jesteśmy połączeni, aby służyć sobie wzajemnie i służyć innym. Dodając do tego swojego zbioru, Kolejne dusze. Przez różne fragmenty Biblii, które zostały zinterpretowane w sposób dosłowny, możemy wnioskować, że anioły w jakiś sposób walczą z demonami, aby chronić ludzi przed jakąś zagładą. Natomiast, jak już wiesz, chociażby z poprzedniego odcinka podcastu, wiele przesłań czy też historii przekazywanych w Nowym i Starym Testamencie, mają w sobie ukryte przekazy. I tak jak patrzę i rozumiem to dziś przez pryzmat rozwoju duchowego, to myślę, że anioły nie walczą z demonami, tylko obdarzają tę energię mroku miłością i światłem, przez co mrok czy też cień ma szansę uzdrowić się sam. To jest widoczne i namacalne także w naszym świecie. Kiedy na gniew i agresję reagujemy tym samym, to osoba agresywna rośnie wtedy w siłę i walka się pogłębia. Kiedy na te negatywne emocje i zachowania odpowiadamy i działamy miłością, akceptacją i tej walki nie podejmujemy, wtedy to, co negatywne, wypala się ze swojej mocy i transformuje ostatecznie w miłość. Teraz, kiedy myślę, że już wiesz, czym są anioły, to na chwilę chcę przejść do tematu rozwoju duchowego w kontraście do rozwoju materialnego i fizycznego. Wielu z nas wierzy w to, że może prosić swoje anioły o pomoc. I to jest prawda. Jednak, kiedy nie rozumiemy, jak prosić o tę pomoc i jak działają anioły. To okazuje się, że w wielu przypadkach my ludzie kończymy z frustracją, z wątpieniem i ostatecznie poddaniem wiary w ten duchowy aspekt wsparcia od sił wyższych. I tutaj na pomoc przychodzi potrzeba szerszego rozumienia różnicy pomiędzy duchowością a fizycznością. Ponieważ anioły są istotami duchowymi, to wspierają nas i niosą pomoc. W zakresie duchowego rozwoju. A dopiero nasza duchowa transformacja zmienia nasz świat fizyczny. I co to oznacza? Oznacza to, że Twoje anioły nie podpowiedzą ci, jaką drogę masz wybrać i nie pokażą ci wyraźnie, jaką decyzję podjąć. Czy to w kwestii miłości Twojego życia, czy wygranej w totolotka, czy zakupu nowego domu. Anioły to istoty duchowe o bardzo rozwiniętej świadomości i mądrości, która każe im przestrzegać między innymi prawa wyboru. Żaden anioł więc nie pomoże ci podjąć decyzji, bo decyzję musisz podjąć ty w zgodzie z własną wolną wolą. Anioł, jakkolwiek prosisz go o pomoc, może jedynie i aż w Twoim kierunku wysłać energię miłości i światła, abyś to Ty wybrała dla siebie z poziomu wyższych wibracji. Natomiast, czy dopuścisz do siebie tę energię miłości i światła i wybierzesz z jej poziomu, zawsze i tylko zależy od Ciebie. I proszę przypomnij sobie, jak ostatnio modliłaś się do swojego Anioła. Może na przykład Chciałaś, aby pomógł ci podjąć jakąś decyzję w sprawie trudnej relacji czy też pracy zawodowej? Kiedy nie dostajemy odpowiedzi w świecie fizycznym, to w wielu przypadkach wydaje nam się, że te modlitwy nic nie przynoszą. Tymczasem dzieje się tak wtedy, kiedy nie dopuszczamy do głosu tej swojej duchowej natury, która zawsze zna rozwiązania płynące z poziomu miłości czy do siebie, czy do innych. Wszystkie te przypadki wysłuchanych modlitw, kiedy niby nagle i niby znikąd postawiły się na twojej drodze nowe osoby, które ci w czymś pomogły, albo po prostu zdarzenia ułożyły się we wcześniej niedostrzeganą synchroniczność, to to jest właśnie sygnał dla ciebie, że otworzyłaś się na przyjęcie miłości i światła od twoich duchowych przewodników. I stróżów. I ja powiem Ci, że kiedy to zrozumiałam, to od tego czasu praktycznie codziennie rozmawiam sobie ze swoimi aniołami, wyraźnie czując ich obecność duchową przy mnie. Zawsze wtedy, kiedy mam jakąś decyzję do podjęcia, która ma wpływ na mój dalszy rozwój, to zatapiam się wtedy w swojej duchowej naturze. I kiedy za bardzo racjonalizuję analizuję albo tłumaczę sobie umysłem lub też z poziomu ego które zna tylko te automatyczne reakcje to wtedy wiem że kieruję się pomrocznością umysłu lub też po prostu nie dopuszczam miłości i zrozumienia wtedy podjęte w ten sposób decyzje w prawie każdym przypadku skutkują dalszymi nieprzyjemnymi doświadczeniami i emocjami Zawsze wtedy, kiedy posłucham głosu swojej duszy, która jest w połączeniu ze zbiorem moich aniołów, to wtedy każda taka decyzja i działanie procentują na plus. I tutaj chyba muszę jeszcze dodać, że każdy anioł wie, że dla naszej duchowej drogi i ewolucji ważniejszy jest rozwój niż tymczasowy komfort. Więc, nawet jeśli jakaś decyzja jest dla ciebie trudna do podjęcia i niewygodna dla Twojego ego, ale jednocześnie wiesz, że płynie z miłości i intuicji, to wtedy koniec końców taka decyzja będzie się opłacać. I co mam tutaj na myśli? Na przykład, ja i Sylwia podjęłyśmy w pewnym czasie naszej działalności biznesowej parę takich decyzji, gdzie odmówiłyśmy klientom współpracy. Mimo że pieniądze były z tego dobre. Zrezygnowałyśmy z tymczasowego komfortu na rzecz świadomości, że podjęcie takiej współpracy nie byłoby rozwijające w kierunku naszej misji. Tym samym też czułyśmy, że mogłoby to spowodować więcej strat w zakresie naszego rozwoju duchowego niż zysków. Zaufałyśmy tym przeczuciom i one dały nam nowe możliwości, których wcześniej w momencie takich decyzji nie byłyśmy przecież pewne. Wszechświat nie daje nam diagramu w formie rozwiązania pod tytułem: jak nie podpiszecie tej umowy, to czeka na was większe złoto. My po prostu zaufałyśmy, że na pewno czeka coś większego, coś ważniejszego, bo sami jesteśmy wszechświatem i tworzymy swoje życie, więc zaufałyśmy sobie. I tej duchowej sile, która nas wspiera. Niemniej jednak, oczywiście, kiedy przy podobnych sytuacjach nie posłuchałyśmy tego głosu i jeszcze zdarzyło nam się zadziałać przez potrzebę tymczasowego komfortu, to zawsze niejako cofało nas to na tej ścieżce rozwoju fizycznego i materialnego. Mam nadzieję, że rozumiesz. Natomiast pamiętaj też proszę, że Twoi. Duchowi przewodnicy czy też anioły wiedzą, że każda decyzja, którą podejmujesz, jest dla Ciebie w efekcie dobra. Każda jest dla Ciebie rozwijająca i każda na drodze ewolucji Twojej duszy zaprowadzi Cię do miłości i światła. To od Ciebie zależy, jak szybko to się stanie i czy w tym wcieleniu pozwolisz sobie doświadczać nieba. I to też jest odpowiedź na pytanie, jak korzystać ze wsparcia aniołów. Kiedy myślisz o czymś, pragniesz czegoś, medytujesz, wysyłasz intencje czy modlisz się, to w tym samym czasie bądź wrażliwa na te impulsy w ciele i otwarta na przyjęcie miłości. Aby te wibracje miłości pozwoliły ci. Poczuć najlepszą odpowiedź i najlepsze rozwiązanie. Natomiast nie oczekuj od swoich aniołów rozwiązania i odpowiedzi w formie fizycznej czy materialnej. Dlaczego? Dlatego, że to Ty jesteś tym odbiornikiem częstotliwości emocji i jednocześnie twórcą. Jedynie Ty, przez swój wybór i swoje emocje, możesz wykreować to, co fizyczne. Anioły wspierają Cię duchowo. To chyba będzie dobry moment, aby powiedzieć o tym, jak działają karty anielskie i czy w ogóle działają. Znam wiele osób, zresztą, jak mówiłam wcześniej, sama jestem jedną z nich, która kiedy wyciąga karty anielskie, to jest zawsze zdumiona, jak odpowiedź płynąca z przesłania danej karty jest tą odpowiedzią, która wpasowuje się w okoliczności, na temat zadanego pytania. Jeśli kiedykolwiek korzystałaś ze wsparcia kart anielskich podczas swoich życiowych wyborów, to myślę, że sama możesz się do tego odnieść. Dlaczego tak się dzieje, że te przesłania są takie trafne? Wiele osób mówi, że dlatego, że po prostu te przesłania są uniwersalne. I tak, owszem, coś w tym jest. Przesłania są uniwersalne tak samo jak wszechświat. Zawiera w sobie uniwersalne prawa. Z drugiej jednak strony, nawet jeśli przesłanie jest uniwersalne, to nie zawsze jedna karta pasuje do każdego wcześniej zadanego pytania, i nie każda anielska karta wstrzela się dokładnie w jedną Twoją konkretną sytuację. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, jak działa energia, która przyciąga do siebie zbieżne. Częstotliwości, a przez to też okoliczności. Jeśli emanujesz danym zestawem wibracji czy też emocji względem konkretnej sprawy, to dostajesz odpowiedzi, które wstrzeliwują się w energię płynącą z Twojego pola serca. Twoja wyższa jaźń, czy też duchowi przewodnicy pokazują Ci wyraźnie, na jaki aspekt swojego człowieczeństwa. A w tym, na jakie emocje powinnaś zwrócić uwagę, aby twoja sprawa rozwiązała się dla ciebie i rozwijała w najlepszy możliwy sposób. Z jednej więc strony, można powiedzieć, że przyciągnęłaś sobie taką, a nie inną kartę, a z drugiej, że dostajesz odpowiedź od swoich aniołów o tym, na co zwrócić uwagę, aby pomóc sobie i wybrać z poziomu poszerzonej świadomości. Celem duszy jest to, aby codziennie podnosić swoje wibracje. Chcesz zacząć w łatwiejszy sposób komunikować się ze swoją duszą i duchowymi przewodnikami? Potrzebujesz odkryć niewspierające Cię przekonania i uzdrowić je trwale i skutecznie? Pragniesz nauczyć się korzystać ze swojej intuicji, by podejmować decyzje wspierające Twoje wyższe dobro? Odwiedź stronę duchowekursy.pl i sprawdź ku czemu prowadzi Cię Twoje serce. Wsłuchaj się w swoją intuicję i wybierz najlepsze wsparcie w Twoim rozwoju. duchowekursy.pl No dobrze, choć moja wypowiedź nie do końca była tak poukładana, jak zakładałam na początku, to myślę, że w końcu dochodzimy do odpowiedzi na pytanie, czy jesteś ludzkim aniołem. Ze wszystkich dotychczas poruszonych przesłań od Ra i z szóstego wymiaru, Możemy podsumować, że te dusze, które wybierają ścieżkę dodatniej polaryzacji w pewnym momencie dochodzą do tej czwartej gęstości świadomości, a z tej gęstości mogą wybrać swoją dalszą drogę. Ta czwarta gęstość cechuje się przechodzeniem pomiędzy ciałem chemicznym a elektromagnetycznym. Jednocześnie ta gęstość to jest. Pełne odblokowanie czakry serca i charakteryzuje się ona kolorem zielonym. Ra mówi nam, że wiele dusz wybiera, aby ze swojego elektromagnetycznego bytu, czy też istnienia, ponownie wrócić do istnienia fizycznego w ludzkiej postaci, aby przez to nadal służyć innym, a jednocześnie sobie przez rozwój i doświadczenia. Ziemskie. W przesłaniach od Ra używa on sformułowania wędrowiec. To właśnie istota, która osiągnęła już swoje świetliste ciało, ale wybiera po uzgodnieniu ze swoim zbiorem dusz, że wraca, aby dalej służyć tutaj na ziemi. No i teraz pośród wszystkich wędrowców, którzy wybierają wrócić i których dusze wracają do fizycznego świata. Według RA tylko do 10% z nich uświadamia sobie tu na Ziemi, że znaleźli się tu po to, aby szerzyć miłość i realizować swoją większą misję niż tylko to, co płynie z umysłu i ego. Czyli tak naprawdę niewielki odsetek wędrowców odnajduje się tutaj i dociera do swojej poszerzonej duchowej świadomości o sobie. I tym samym ci, którzy się nie przebudzają do swojej duchowej natury, ponownie obudzą się w trzeciej gęstości świadomości. Co ważne, to te dusze, które przebudzają się w tej gęstości do swojej duchowej natury, to mówi się o nich, że przypominają one sobie o swojej prawdzie. Ale co ważne, to nie znaczy, że przypominają sobie wszystkie poprzednie wcielenia. I ten kontakt z istotami świetlistymi, bo to tak nie działa. Duchowo po prostu czujesz, że trochę nie jesteś z tego świata i że masz w sobie większe wołanie, ale Twoja pamięć umysłowa nie pozwala ci na przypomnienie sobie poprzednich wcieleń, bo jak mówi Ra, każda dusza musi grać według zasad danej gęstości. Zasadą naszej gęstości jest Pełne zapomnienie o pełnej ewolucji duszy. A zapominamy po to, aby każdorazowo dokonywać w pełni autentycznego wyboru polaryzacji, dodatniej lub ujemnej. Nie tylko w danym wcieleniu, ale też w każdej sekundzie tego wcielenia. I to jest w sumie ważne przesłanie, szczególnie pod kątem osób które dziś na mediach społecznościowych promują się jako istoty z innych planet. Bo takie określenie siebie jako dziecko gwiazd, indygo, czy mieszkaniec Atlantydy, czy wędrowiec, to bardzo często, oczywiście w zależności od tego, jak to jest silne, ale bardzo często jest to taki mocny wskaźnik ludzkiej potrzeby płynącej z ego, a nie pełnej świadomości o jedności. Zwyczajnie po prostu nie mamy możliwości przypomnienia sobie o poprzednich wcieleniach, o innych planetach. A jeśli dostajemy takie przekazy w snach, czy podczas medytacji, czy wglądów w siebie, to głównie powinna to być informacja dla nas. I raczej warto w takim wypadku zachować więcej pokory dla samego przekazu, ze świadomością, że przecież nie jest się bardziej wyjątkowym od kogoś innego. Jesteśmy jednością i nie ma czegoś takiego jak lepszy czy gorszy. Potrzeba takiego silnego wyróżniania się w taki sposób. To tylko mocny wskaźnik dla danej osoby, że wciąż tworzy ona więcej dualności i więcej kontrastów niż jedności. Po tym, co powiedziałam, sama i sam możesz sobie odpowiedzieć na podstawie tego, co czujesz, czy jesteś wędrowcem lub też aniołem ludzkiej postaci. I na koniec jeszcze małe podsumowanie. Anioły to istoty duchowe, które pomagają nam rozwijać naszą duchową naturę. Anioły nie walczą z demonami i istotami mroku, bo nie muszą. Po prostu obdarzają je miłością, aby one same mogły się uzdrawiać i transformować. Anioły są wszędzie w jednym czasie i zawsze są dla nas dostępne kiedy tego potrzebujemy, czasem po prostu zapominamy, że możemy je prosić o wsparcie, lub nie wiemy, jak z tego wsparcia korzystać. Mam nadzieję, że po dzisiejszym odcinku już dokładniej wiesz. Ilość aniołów jest nieskończona, dlatego że od czwartej do siódmej gęstości łączymy się w zbiory, lub też konfederacje dusz. I choć umysł podpowiada nam. Że to jest gdzieś w dalekiej przyszłości, w kosmosie, w odległym wymiarze, i trzeba tam dolecieć, w ufo, to pamiętaj, że jesteś wszechświatem, żyjesz we wszechświecie i masz w sobie ogrom wszechświatów. Dlatego weź pod uwagę, że to wszystko dzieje się w jednym czasie na wielu płaszczyznach. A kiedy uznasz ten koncept za ważny, bo nie chcę powiedzieć, za dlatego że każdy ma swoją prawdę, ale kiedy uznasz Go za ważny, dlatego że tak czujesz, to stąd już niedaleko do rozumienia, że twoje anioły to po prostu ty, i zbiór ludzi, których kochasz w formie duchowej, czuwający nad Tobą, będącą i będącym w tej ziemskiej gęstości. Dziękuję ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu Wysokie Wibracje. Koniecznie daj, proszę, znać, jak ten odcinek wpłynął na Ciebie, co Ci dał, czego nie dał, co być może mam dopowiedzieć lub doprecyzować. Być może w formie innego odcinka albo krótkich wideo, które znajdziesz na naszym kanale na YouTube. Dziękuję, że jesteś i do usłyszenia w innych odcinkach podcastu. Wysokie wibracje.